Dzień dobry, Dariusz Marnic, Algeco Polska. Zajmuję w firmie stanowisko Head of Marketing Poland and Eastern Europe. Firma Algeco zajmuje się budownictwem modułowym. Jesteśmy częścią Modular Group, firmą, która dostarcza rozwiązania tymczasowe i stałe na terenie całego świata. Budownictwo modułowe ma to do siebie, że potrafimy stworzyć konstrukcje, które rzeczywiście spełniają oczekiwania naszych klientów i są szyte na miarę. Nazywam się Daniel Turzyński, jestem kierownikiem operacyjnym w Algeco, jestem odpowiedzialny za procesy produkcyjne. Nasza przygoda z programem Restart rozpoczęła się od projektu pilotażowego, od zysku wykładziny. No dzisiaj jesteśmy partnerem na szeroką skalę, robimy to profesjonalnie i naprawdę w dużych ilościach. Firma Algeco o zrównoważonym rozwoju faktycznie myśli od samego początku funkcjonowania na rynku. Idea cyrkularności gospodarki obiegu zamkniętego towarzyszy obiektom modułowym, tak jak wspomniałem, od samego zarania. Nasze moduły są wielokrotnie przetwarzane, rearanżowane, ustawiane w nowych konfiguracjach, dzięki czemu ograniczamy ślad węglowy. Tutaj naprzeciw wyszła nam firma Tarket i w 2022 roku uruchomiliśmy program pilotażowy, który bardzo szybko przerodził się w regularną współpracę. Podczas remontów kontenera wykonujemy ich 2000 rocznie. Zdzieramy wykładzinę przy pomocy specjalnego zdzieraka. Potem wkładamy tą wykładzinę do worków dostarczonych przez Tarkę. Są specjalne worki, jeden moduł i jeden worek. Wysyłamy próbkę do laboratorium do Szwecji, żeby sprawdzić, czy nadaje się to do recyklingu, do przetworzenia. Po pozytywnej weryfikacji zbieramy wszystkie wykładziny, które zostały zweryfikowane pozytywnie i wysyłamy do Szwecji. Jeżeli miałbym krótko podsumować, jakie są główne zalety tego programu, to jest efektywność kosztowa, ale także jest to działanie na rzecz ochrony środowiska, co doskonale wpisuje się w jakże istotny teraz element gospodarki zrównoważonego rozwoju. Od samego początku udało nam się zebrać 55 ton surowca do ponownego przetworzenia, co daje tak naprawdę 236 ton oszczędności emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu programowi produkty wracają do obiegu, materiały są wykorzystywane ponownie. Myślę, że każda firma powinna zastanowić się i znaleźć partnera, który pomoże w takim działaniu. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tego programu, częścią tego zespołu i mamy realny wpływ na zmianę środowiska, w którym żyjemy.